Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj jesteśmy znowu na Dniówce. Gdzie jesteśmy znowu tu? I przyjechaliśmy robić rzeczy. Mimo deszczu robić rzeczy. Zostańcie z nami, jeśli początek was nie zniechęcił jeszcze. Szanowni drodzy Państwo, zaczynamy sadzić dynię. Siać! Nie wycinie. On mnie stary z domu wyrzuci. Ale muszę cię przesunąć, tak żeś blisko podjechał. To się cofnę. Teraz widać. Wiesz, że po chorwacku dinia to jest melon? Taka ciekawostka. Opowiedz, jak tu ładnie pachnie tą gnojówką. Ale coś mnie zaatakowało. Już poszło. Pięknie pachnie gnojówką. Jestem zachwycona wręcz. A chciałam mi się powiedzieć? Naprawdę. Jestem zadowolona, bo moje mieczyki rosną. Specjalnie zrobiłem drugą gnojówkę, żebyś mogła to poczuć. Pomieszać to? O, weź to poczuj. Pomieszać to? Nie wiem, czy mam to mieszać, czy nie. W majtach sobie zamieszaj. Tobie zamieszam. No nie dam ci dzisiaj za to, co mówisz. No mieszaj, jak już docielasz. Andale! Mieszaj. No rób. Nie. Za co ci nie płacę? Jesteś wredny. Mamie na skarbę twojej. Wiesz? Co to było? Pokaż te dynie do kamery i wtykamy. Okej, to dzisiaj mamy takie dynie. Dynia olbrzymia u hikikuri. Pewnie z dużej ilości kuri. I dynia zwyczajna Jack o Lantern Halloween. Będziemy w niej mogli wycinać. Lantern. Lantern. Bardzo ładnie. Będziemy w niej mogli wycinać różne dziwne wzory na Halloween. Obchodzimy Halloween? Takie dwie. Było ich dużo, dużo więcej, ale... Ale wybraliśmy te, znaczy się on wybrał właściwie. Opę. Obydwie? No jedną na razie, zobaczymy. Uchi czy later? Dużo kur wybrał. Co? Wiej wietrze, wiej! Po ile to wtykasz? Po dwie, co? No, na pewno nie więcej. Tam ci dwie wypadły. Gdzie? Trzeba wyższą taczkę bym potrzebował. Jak tam ci idzie wtykanie? Bardzo dobrze. Tu ci wsadzimy trzy. Pokaż te drugie. Złapiesz? Zrobimy jakoś osobno, żebyśmy wiedzieli, które są które.
No zrobimy chyba. Ja nie wiem, a jest jakaś różnica? To dynia i to dynia. Jezu, jak tu śmierdzi. A to ten kompost. Nie kompost. To kompost. To gnojówka tak. No to czuć. Tak? No. To może ta ziemia nie chce tak jeździć. Tu jeszcze chcieliśmy bardzo serdecznie podziękować, prawda? Ponieważ dostaliśmy papryki. Papryki są tutaj. Tu są papryki, które dostaliśmy częściowo dzięki Marcel i Gosia. Będą, mam nadzieję, dobrze rosły. Chociaż jedną coś wyciągnęło, ale to z tych starych, prawda? Co ty wsadzałeś? Tak, coś wyciągnęło. No, że... i cebulę jedną. No, zobaczymy. Dzisiaj w planach jest rozwinięcie taśmy z rzutkiewkami. To za chwilę będzie robił najpiękniejszy człowiek świata. I... Sorry. I wysianie groszku pachnącego. Nie wiem, czy nie za późno. Ale mam nadzieję, że wzejdzie. I chcę go posadzić tutaj przy płotku, żeby miał się po prostu po czym piąć. To chyba będzie takie najbardziej optymalne. No i zobaczymy, czy wyjdzie, czy nie wyjdzie, bo na razie mało co nam wychodzi z tego, co wysialiśmy. Nie wiem, czy mam się przyznawać, czy nie, ale okej. Okay. Dzień dobry. Co pan tutaj majstruje? Wkręcam wkręty. A po co? Żeby domki przeszły odbiór budowlany. Mhm. A kto im będzie dawał ten odbiór? Przemo? Może być. Właśnie wróciłam z lasu, bo byłam zobaczyć, jak tam konwalie wczoraj się przyjęły. W sensie, jak się mają po wczoraj. I... ogólnie to... Ogółem. To nic tam innego nie ma oprócz komarów. I jak się tak wejdzie do tego lasu i tak staniesz i zamilkniesz, to tylko się tak słychać takie bzzz i widać, jak nad tymi pokrzywami unoszą się komary. Straszne. Na szczęście ty nigdy nie milkniesz. Na szczęście ja nigdy nie milknę, więc ich po prostu nie słychać, prawda? Tak. No. Ale ładne deski znalazłeś, niebieskie. Zajebiste. Wczoraj ktoś z was pisał nam w komentarzach, jak ulepszyć domek dla owadów. Adrian już to przerabiał wcześniej i ma jakiś tam swój sposób, więc dzisiaj go trochę ulepsza. Chcesz coś o tym powiedzieć? Po prostu powiększam trochę daszek, żeby było trudniej ptakom się dobrać i żeby mniej deszcz zacinał. A jak będziemy widzieć, że ptaki coś tu wydziobały albo że się za bardzo interesują, to dorzucimy trochę siatki, tej co mamy kupioną do kibla i tak leży w kartonie. To już. Dobrze. O, tutaj jeden domek powieszony, piękny. Bardzo mi się podoba ten niebieski daszek, który Adrian dorobił. Fajnie wygląda. A drugi jest ten mniejszy. Może wam go pokażę. Ja chcę zobaczyć, czy ja szczura tu wyszła, nie wyszła. Więc jak przyjechaliśmy, to sobie siedziała właśnie. Oglądaliśmy. O, a ten mniejszy jest tu przy foliaczku. Tu. Teraz trochę poplewimy, a później co będziemy sadzić? A, rozsady cebuli są do posadzenia i Adrian mówi, że wychodzi fasolka też, także fajnie. Czy jesteś zadowolony? Miarkowanie. Jeśli dosiejemy rzutkiewki. A, to już mówiłam, że ty będziesz dosiewał rzodkiewki. Zaznaczyłaś, że to ja będę? Tak, że ja groszek wysiewam, a ty rzodkiewki. Kurczę.
Tutaj Adrian posadził rozsady cebulki. Proszę, jak pięknie. A tam dalej jest rzodkiewka, tak? Tak, a to są te białe cebule. Jedyne co wyszło. Te białe, one są super, bo są takie łagodne. Na Bałkanach je żrą kilogramami. A tutaj papryczki jeszcze. Dzisiaj już całkiem dobrze wyglądają. Podniosły się po wczoraj. Szanowni Państwo, i w ten oto sposób chcieliśmy się dzisiaj z Państwem pożegnać. Do widzenia. Do widzenia. Nagrywać. Tu jest ściana. Nie, tu jest ściana. Dzień dobry. Przywitaj się. Jeszcze raz. Teraz. Czekaj jeszcze nie. Sprawdź sobie dupę. Teraz. Nie, jeszcze nie. Teraz. Biorę sobie okulary.